No dobra, teraz fajna rzecz. Ta replika ma mieć około 390 prędkość wylotową na granicy 390 stóp na sekundę. Zaraz to sprawdzimy przy chronometrze. Natomiast tutaj w prowadnicy kolby mamy taką dziurkę na kluczyk. Jeżeli obrócimy ją o 20 stopni, to ta prędkość nam powinna spaść do 360. I zaraz to sprawdzimy. A więc mamy jakby no modną ostatnio... Co? Powiedziałeś 390 stóp na sekundę. A jak? Metrów.